Widzowie, co oglądamy? Słuchajcie, Patryk Piuro, no nie? 5 kasubów już nabitych. Nice! Widzę, że dobrze się rozchodzą te materiały. 2023, czyli rok największych growych rozczarowań. No ja wam powiem, że gruby tytuł, no nie? Gruby tytuł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawajcie, let's go. Na ekranie pojawiają się napisy końcowe God of War Ragnaroka i odpala się we mnie przeświadczenie, że właśnie ukończyłem gamingowy 2022 rok. Jeden z najlepszych w moim życiu. Na początku niezły Dying Light 2, który w kooperacji dawał masę frajdy. Potem... Jezu! No nie! No stary, no nie, no ja już na samym początku się nie mogę zgodzić. Ale essa, 13 sekund! Tyle speedrun, widzowie. Jezu! Jak mi nie podszedł Dying Light 2. Ja pamiętam, jak go po 3 godzinach do kosza wyrzuciłem totalnie, no nie? Nie, to Dying Light 2 ja mega nie polecam, nie? Speedrun any percent nie zgodzić się na YouTubie, ale idźmy dalej. Wielomiesięczna przygoda z Elden Ringiem. Po drodze krótka historia o zagubionym kotku w cyberbankowej dystopii. Świetne, jednak gorsze od jedynki Plague Tale Requiem. Urocze LEGO Star Wars Skywalkers. Ej, który rok ja bym powiedział, że był najlepszy dla gier komputerowych? Ja to strzelam, że... Jakiś mój najlepszy rok gier komputerowych, jakiś 2004, trzeci może bym tak strzelał, no nie? A czy 2002, był, w 2002 wyszło dużo tytułów, serio, i to takich porządnych, no nie? To prawda, tutaj wiadomo, że moje personalne jakieś obiekcje względem tych tytułów, no bo to jest tak, że no ja na przykład Eldena osobiście może nie, że nie lubię, ale preferuję inne Souls-like'i, ale nadal uważam, że jest świetną grą, no nie? Więc tak jakby... No, obiektywnej skali, świetna gra, na subiektywnej, bardzo dobra gra, no nie? Więc to tutaj dużo takich personalnych nicnasków to wchodzi. A dobra, oglądamy. Ej, a ja na przykład, ja gierek LEGO, totalnie nie kminie, nie? Nie siada mi to fest. Powiem wam, że no ja wiem, że to są gry robione tak, żeby se z synem pograć, albo z bratem młodszym i w ogóle, ale to totalnie nie moje klimaty. Ale dużo osób mówi, że te gry LEGO naprawdę są całkiem niezłe, tak do poklikania, nawet stricte jak jest się dorosłym człowiekiem, nie? Przygody Kratosa i Atreusa. Mimo wszystko byłem przekonany, że 2023 rok będzie jeszcze lepszy. Na horyzoncie Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Jedi Survivor, Starfield, Lords of the Fallen, Lies of P, Force... Chłopie, same rozczarowania praktycznie, nie? Open, Redfall i masa innych genialnie zapowiadających się tytułów. A jednak 2023 rok okazał się najbardziej rozczarowującym w moim krótkim życiu. I nie mylcie tutaj najbardziej rozczarowującego z najgorszym. Niedługo zrobię też film, w którym podsumuję te pozytywne gry z 2023 roku, ale zacznijmy sobie od tych negatywnych, no bo jak zrobię na początku negatywnych, to pewnie odbije się większym echem, a jako, że teraz powiedziałem, że będzie potem o pozytywnych, to on też... To o tu, Fivehead. Na tych zasięgach. No. Bardzo dobrze. Czyli jak działać na YouTubie? Bardzo mocnymi emocjami. Pierwszy ludzi w kurw, a dopiero potem mów, no nie? Bardzo dobrze, no nie? Sam tak robię. Teraz mamy 10 koła, także subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A tymczasem Hogwarts Legacy. Ja, dobra, wiecie, widzowie, jaki jest najlepszy tip moim zdaniem do gamingowego YouTuba w Polsce? Powiedz coś negatywnego o Wiedźminie albo innej polskiej produkcji. Ludziom tak pęka dupa, stary, jak nazwiesz Wiedźmina, stary, gównem. O, hopie. A jeszcze jak to jakoś uargumentujesz i nie potrafią tego odbić, to już nie ma bata, stary, nie? Do tej gry miałem sporo oczekiwania. Choć już przed premierą zauważałem sporo błędów, przez które gra może mi się nie spodobać. Mimo, że nie jestem fanem uniwersum. Nie grałem. Muszę w to zagrać. Podoba mi się świat wykreowany przez J.K. Rowling. A przecież w dziedzictwie Hogwartu dostaliśmy w pełni otwartą mapę, swobodną eksplorację, zadania poboczne i przecież, cholipka, kierujemy w grze czarodziejem. Czego chcieć więcej? Gdzie to rozczarowanie? Pierwsza rzecz, która mocno odrzuciła mnie od Hogwarts Legacy, to przede wszystkim konstrukcja fabuły. No bo to, co najlepsze w tej grze, czyli bycie uczniem Hogwartu, zostało całkowicie zmarginalizowane. Najbardziej lubię filmowe części 1-3, a samego więźnia Azkabanu wręcz uwielbiam, bo mimo tego, że powoli zagłębiamy się w mroczne zakamarki Hogwartu, to nadal... Ty, Chad, jakie są wasze? Ja jestem gigafanem Harry'ego Pottera akurat. Może nie jakimś takim psychofanem, ale bardzo lubię Harry'ego Pottera. Wszystkie czytałem, wszystkie oglądałem po kilka razy. To ludzie najczęściej podają, że więzień Azkabanu najlepsza część. Co? Co wy gadacie? Książę pół krwi, taki... O, creme de la creme. Pierwsze trzy części, bardzo dziecięce, bardzo infantylne. Więzień Azkabanu, no, ja wiem, dlaczego to ludzie lubią, bo teen drama, no nie? To siada, no nie? A książę? Stary, sectum sempra, kurwo. Ci bohaterowie uczęszczają na zajęcia, rozwijają relacje między sobą, po prostu żyją życiem ucznia, z którym mimo wszystko, mimo tych wszystkich magicznych elementów, możemy się
utożsamić. Nie podoba mi się, w jaką stronę później idzie saga. Typowa dla fantasy walka dobra ze złem, gdzie życie szkolne praktycznie nie istnieje. W grze jesteśmy nowym uczniem w zamku, więc w zasadzie nic nie potrafimy. To dawało mi nadzieję, że element życia uczniowskiego będzie ważny, że istotne będzie nawiązywanie relacji z innymi, szukanie kolegów, no to by się przydało, nauka, a potem egzamin z magii. A może gdzieś pomiędzy tym spokojnie, właśnie tak na marginesie, wejdzie wątek fabularny z tymi goblinami śmiesznymi. Miałem nadzieję, że twórcy choć trochę inspirowali się takim bullim, motywami Young Adult, ale nie. Lekcje sprowadzają się do nudnej cutscenki, czasami jakiejś minigierki. Nauka czarów to narysowanie ślaczka, a potem wątek praktycznie znika, bo trzeba wprowadzać schematyczną intrygę. Oprócz tego zawiódł mnie sam Hogwart, który mimo tego, że naprawdę świetnie jest zaprojektowany, bardziej wygląda mi na muzeum niżeli na szkołę. NPC-ty to figury woskowe bez żadnego charakteru. W żaden sposób nie pobudzają starego zamku do życia. To chodzące tektury bez charakteru, praktycznie z żadnym nie możemy wchodzić w brzmi jak gra typowo nie dla mnie. Usłyszeć możemy stosunkowo rzadko. Ale hej, może questy poboczne budują bardziej charakter uczniów. Oj nie, side questy w Hogwarts Legacy to najgorszy możliwy sort. No więc przytoczmy sobie kilka. Trafiamy na dziewczynkę, która zgubiła kulki, a my musimy je znaleźć i jej przynieść. Nieźle. Trafiamy na całkiem fajnie rysującą się zagadkę z lustrem albo lustrami, którą gra, no, rozwiąże w całości za nas. Trafiamy na narysowany element Hogwartu, w którym znajduje się skarb i pewnie będzie trzeba wykorzystać nasze neurony mózgowe, znajomość szkoły, aby go odnaleźć. No tak mogłoby się wydawać. GPS na minimapie doprowadzi nas prosto do celu. System walki jest lepszy niż się spodziewałem, ale spodziewałem się czegoś bardzo słabego. Jest on po prostu znośny. Wiele się nie różni od tego, co mamy w grach od lat, a przecież po uniwersum Harry'ego Pottera można spodziewać się czegoś więcej, bo kryje się tam ogromny potencjał, którego Avalanche nie wykorzystało. Mam nadzieję, że krążące plotki o tym, że From Software przygotowuje grę skupiającą się tylko i wyłącznie na magii, to prawda. Miejmy nadzieję, że to prawda i pokażę tutaj Avalanche'owi, jak się robi systemy walki oparte na magii. Ten odcinek to głównie narzekanie. Kurde, ty, ja bym mam powiedzieć, że Elden Ring się właśnie bardzo mocno skupia na magii, nie? Elden Ring ma chyba najlepszy system czarów, jaki kiedykolwiek w grach komputerowych powstał. I to tak nieironicznie to mówię. Podoba, ale na przykład ja nie widziałem systemu z Dragon's Dogmy. Wiem, że jego się bardzo chwali. On wygląda bardzo efektownie, ale go nie widziałem tak jakby... Sam go nie doświadczyłem, ale mi się wydaje, że Elden ma jeden z lepszych systemów czarów. Metin 2? Jezu. Widzowie, powiedzmy to sobie raz a dobrze, okej? Okay? Jak chcesz komuś powiedzieć, że jesteś z patologicznego domu, ale chcesz uniknąć dokładnie tych słów, to po prostu mówisz, że grałeś w Metina kiedyś, no nie? Które w tym roku wyszły, w tym Hogwarts Legacy, ale wydaje mi się, że jak wyłapiecie je na jakieś promce, no to pewnie będziecie się w niej dobrze bawić. Ja muszę zagrać tego Hogwartsa. W dzisiejszych czasach ciężko o dobrą grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Upadły Zakon był niczego sobie. Nie jestem może jego jakimś wielkim fanem, ale był potencjał, żeby nim zostać, jeśli Respawn doszlifowałby formułę. Jedynka zaprezentowała intrygującą fabułę z niejednoznacznymi bohaterami. Ja w jedynkę grałem. Ja po 3-4 godzinach do kosza wywaliłem. To był taki Souls-like wannabe dla tatusiów, który próbował eksperymentować z byciem takim Souls-lightem, takim semi-Souls-lightem, którego każdy mógłby spróbować, który może byłby takim wprowadzeniem. A zakończyło się stary na platformowych sekwencjach z Uncharted'a, gdzie po prostu klikasz analog do przodu i przeklikujesz A wszędzie, no nie? To mnie giga irytowało. Mega nie lubię takich gier, no nie? Nie, to jest był mega dobry materiał kolekcjonera na ten temat odnośnie gier, które symulują movement, no nie? I masz świetnie wyglądające elementy poruszania się, które skupiają się do trzymania analoga z przodu. Nie o to chodzi w grach. Nie o to chodzi i nigdy o to nie będzie chodziło w grach, no nie? To są samograje. I wiele zapadających w pamięć scen. Sekirowa walka czy lekkie mechaniki soulsowe działałyby na mnie pozytywnie, gdyby zostały zrobione dobrze. Walka w ogóle nie była przystosowana do pojedynków bo nie ma staminy lub z więcej niż jednym przeciwnikiem. Ona była stworzona pod 1v1 na miecze świetlne i te walki na miecze świetlne były niczego sobie. W Fallen Order trzeba było przymknąć oko na to, że w zasadzie nie używamy miecza świetlnego, a drewnianą pałkę, czy chociażby na to, że odradzanie się przeciwników nie ma żadnego sensu. W Soulsach mamy podbudowanie fabularne, jakąś historię kryjącą się za tym tajemniczym respawnowaniem, a w Star Warsach, no jak to wyjaśnić? No nie da się tego wyjaśnić. No więc mamy 2023 rok i pojawia się pierwsza zapowiedź Jedi Survivor. Pomyślałem sobie, że jeżeli sequel naprawi wszystkie bolączki Jedi ocalałego, plus doda fajne wątki do lubianych przeze mnie bohaterów, no to hej, to będzie dobra gra. Niestety jest 28 kwietnia, a gra nie dość, że ledwo działa na moim komputerze, to dodatkowo czuję, że bardzo mało w kwestii mechanik się zmieniło. Jest to kolejna nieudana próba zrobienia przez Respawn swojego Souls-like'a. Nie wyciągnęli wniosków z Fallen Ordera i sequel również opakowali w ramy, które nie mają żadnego sensu. System walki nie otrzymał znaczącego upgrade'u i ciągle jest nieudaną kopią Sekiro, która zapomina, dlaczego u Japończyków tak dobrze to działało. Zbyt długie animacje, nieprzyjemne dźwięki i brak dostosowania go do więcej niż jednego przeciwnika. PvE nadal jest toporny.
potworne i nieintuicyjne. Zamiast tego respawn rozbudował otwartość świata. Niczym w God of Warze mamy rozległe tereny, które swobodnie można eksplorować. Jednak elementy Metroidvanii w świetny sposób zniechęcają do eksploracji otwartych terenów. Największa arena, Koboch, pełna jest poukrywanych sekretów, znajdziek i easter eggów, jednak najlepiej wybrać się na exploring po ukończeniu... Nie, to level design... Wcześniej! Wygląda jak wielka mapa, gdzie nic nie ma. Ściany, zielone lasery, które nie puszczają nas dalej. Nawet jak chciałem sobie pozwiedzać, to za chwilę natykałem się na ścianę z napisem wróć później. A później to mi się nie chce. Taka Metroidvania może i działa w takich liniowych strukturach, jak było w Jedi Fallen Order, no ale w większych otwartych strukturach po prostu mnie irytowała. Największym ciosem dla mnie jest jednak fabuła dwójki. Bohaterowie snują się w te i we w te. Większość drugoplanowych bohaterów nie ma własnych wątków, jedynie stoi sobie gdzieś z boku, służąc za wsparcie bojowe dla Cala. Nie przechodzą oni też żadnych zmian, no ale kiedy oni mieliby się rozwinąć, kiedy twórcy sprawnie odciągają postacie od rozmowy z Calem, kiedy jest ku temu okazja. Ale tu FPS-y lecą, nie? Brak tego anti-aliasingu, ale to wygląda parszywie. Zostają na statku albo rzucają takie, zobaczymy się na miejscu. Jeszcze tego DLSS-a, jak się to rozmywa. Parszywie wygląda ten gameplay. Widzi to ten robocik. W God of Warze tego typu eksploracja była ciekawa, bo zamiast pipczącego robota mieliśmy Atreusa i Mimira. Teoretycznie to nudne chodzenie przeprawione było świetnymi dialogami. Czy to historia Kratosa z Grecji, czy to jakimiś filozoficznymi tezami Mimira, czy to dziecięcymi przechminami Atreusa. No, w Ocalałym mamy pipczącego robota. Czyli Gris jest po drugiej stronie? Ej, dobra, jak ja słyszę głównego bohatera w grze tak gadającego do siebie, to telepie mnie, serio, to mnie telepie. Jak uważa się, że odbiorca twojej gry jest takim idiotą, że nie potrafi sam przekminić tego, co się dzieje w grze i bohater sam idzie do siebie i musi właśnie wytłumaczyć wszystko, co się stało w grze. I musi wszystko, co się w filmie stało, powiedzieć teraz na głos do siebie, żeby wytłumaczyć to stary przeciętnemu użytkownikowi z 80 IQ, nie? Jezu, jak mnie, no po prostu, ja, jak słyszę coś takiego, to mam ochotę grę wyłączyć instant i najczęściej wyłączę. Nie mogę, po prostu tak mnie to irytuje. To jest totalna tragedia, chłopie, to jest totalna tragedia. Już widzę, że to jest tytuł zrobiony dla, no dla głupków, po prostu dla głupków, dla mas. Nie mogę, po prostu to jest big no dla mnie, to jest big no. Ostatni akt głównego wątku w Survivorze jest najbardziej widowiskowy z całej gry i też chyba przy nim najmniej się nudziłem. Jednak dawno nie spotkałem się z tak głupimi motywacjami. Przez cały finał towarzyszyła mi myśl o chuj tu chodzi i w ogóle nie podchodziłem do niego emocjonalnie. Główny plot twist jest niepodbudowany, a trzeci akt można by było z łatwością zakończyć, gdyby Cal i jego przeciwnik po prostu siadli i pogadali jak normalni ludzie, dorośli. Bo w zasadzie oni mają ten sam cel, równie dobrze mogliby się tym wszystkim podzielić, nie byłoby żadnego problemu, żeby się tym podzielić. No ale tak to właśnie wygląda, ja nie wiem, gdzie tam był konflikt. Counter-Strike 2. Ej, o kurwa. Lubię CS-a. Mam ponad 1000 godzin w Global Offensive i może nie jestem jakimś zapalonym graczem, ale od czasu do czasu lubię sobie zagrać meczyka, max 2, max 50. Czasami po prostu nachodzi ochota i fajnie się gra przez miesiąc, potem się to nudzi i już się odkłada na kolejny rok i potem się znowu wraca. Kiedy zapowiedzieli dwójkę, to nie ukrywam, podjarałem się. Odświeżone mapy wyglądają świetnie i ogólnie grafika dostała ogromne ulepszenie. Mechanika cieczy gazu wygląda super, nie? Fajnie się rozchodzą, więc chyba nie ma na co narzekać. A no niestety jest, bo mimo że Counter-Strike 2 z wierzchu nie różni się za bardzo od Global Offensive, to feeling z grania jest o wiele gorszy. Słaba optymalizacja, dziwaczne bugi, jak na przykład ten. Wait, akurat jest ten Hyper na czacie. Serio, feeling jest gorszy? Bo z takich w grach tak precyzyjnych jak CS, czasem jedna najmniejsza zmiana potrafi ci całkowicie zaburzyć feeling, no nie? Naprawdę jest gorszy feeling, gorzej się klika. Ale dobra, czym byście opisali ten gorszy feeling? No bo ja na przykład z klasycznym CS-em, wiecie, jaki ja miałem problem? Z tick rate'em serwerów, no nie? Ja widziałem, że po prostu, moim zdaniem, zwykły CS na oficjalnych serwerach był niegrywalny. Po prostu był całkowicie niegrywalny. Ten tick rate był tak do dupy i zmiana, stary, pomiędzy graniem z, no, na normalnym serwerze, oficjalnym od Volvo, w graniem na Faceit'cie, to chłopie, było jakbyś się, nie wiem, z Tico do Mercedesa przesiadł, no nie? I to mnie tak po prostu irytowało, ja dlatego zawsze jakoś mnie to odrzucało od CS-a. Z hitboxami jest problem. Co wy gadacie? Movement jest inny. Co wy gadacie? A na przykład feeling jest gorszy, bo oni zrobili zamiast tick rate subtick, który jest zbugowany i bardzo często nie rejestruje kul... Co ty gadasz? To brzmi jakoś absurdalnie źle. Ty, to ja aż uwierzyć w to nie mogę. No well, widzicie. Volvo też odpadło jako jedna z tych gier, która miała być, znaczy jeden z tych deweloperów, który miał być światełkiem w tunelu, ale no, no niestety, no nie.
Clade, przez który ginie się w momentach, w których ginąć się nie powinno. Dwójka ma bardzo dziwną rejestrację obrażeń. Gra jest w najlepszym razie przeciętna. Niestety to, co obiecał Valve, nie stało się rzeczywistością. Obiecali serwery subtickowe, zamiast tego dostaliśmy 60-tickowe serwery, które są gorsze niż kiedyś. Nawet hitboxy nie są ustawione prawidłowo. Nie dość, że Valve wywaliło CSGO do kosza, to jeszcze dali... Co ty gadasz, że tak hitboxy wyglądają? Co ty gadasz? Nie no dobra, to jest jakaś totalna patola. To jest totalna patola i to trzeba po prostu jebać i tyle. A nie ma takich maśków, co tego bronią? Hyper, ty streamujesz codziennie, stary, tego CS-a. Nie masz tak, że narzekasz na to i ci przychodzi jakiś maciek i mówi, że to są stare niuanse i żeś się po prostu nauczył grać, stary, bo musisz się przestawić na CS-a 2, bo tyle grać w CS-a 1 i tego nie rozumiesz? Są, bronią i to w chuj, okej. Okay. Czyli niesiesz też taki swój krzyż, tak? Patrzysz na to logicznym okiem i niesiesz ten swój biedny counter-strike'owy krzyż. Okej. Okay. Nie wierzę, że ludzie potrafią czegoś takiego bronić. Ale akurat w przypadku gier od Volvo to jest świetna sprawa z tym, że w ogóle, no nie wiem, zacznijmy od tego, że no czym się Volvo zajmuje? No to jest firma produkująca samochody, no to wiadomo, że oni świetnych gier nie będą robić, nie? To, że im się tam udało z CS-em czy z tym, coś tam reasumując, no nie? Nie jest to dla mnie do przetworzenia. Produkt, z którego nie mam żadnej przyjemności. W przypadku CS-a 2... No, ale wiecie, co chciałem powiedzieć? Dobra, ja wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w przypadku gier najlepsze jest to, że oni mają bardzo otwarte kody i faktycznie takie rzeczy da się wyciągnąć linią command, no nie? I zajebiście. Jezu, jak ja bym chciał, żeby gry, które ja krytykuję, można było tak otworzyć i tak pokazać ich ułomności. To jest niesamowita, to jest ogromna broń, którą macie, no nie? Do kontrargumentacji, bo no coś takiego, no to chyba nawet debil zauważy, no nie? Że coś tutaj jest nie tak. Jest to gra ciągle naprawiana i pewnie jak się do niej wróci za rok, to będzie o wiele lepsza. Lords of the Fallen. Fan Souls-like'ów. Uwielbiam gry From Software, ale też nie zamykam się na innych wydawców, którzy obracają się w tym gatunku. W swoim krótkim życiu ograłem wiele Souls-like'ów. Pozwólcie, że spojrzę sobie na ściągawkę, a więc Immortals Unchained, Bleak Fate, Thymezję, Mortal Shell'a, Remnanta, jedynkę i dwójkę. Thymezja, widzowie, jak lubicie Souls-like'i, no nie? Faktycznie nie ma dużo... nie ma dużo fajnych Souls-like'ów i to jest przykre. Ja też dużo właśnie grałem, dużo też jakichś takich bootlegów, stary, nawet pokroju Dark Souls i innych, albo Bleak Fate'ów. Jak chcecie pójść na taką Souls-like'ową przygodę w krainie grzybów, to ja bardzo cię polecam Bleak Fate'a. To był jeden z tych Souls-like'ów, którego nie potrafiłem ukończyć, nie potrafiłem, ale... Mogę wam powiedzieć, że ja nawet jestem zaangażowany w patchowanie Bleak Fate'a, bo deweloperzy u mnie siedzieli na streamie. Im dawałem radę odnośnie tego, jak grę naprawiać. I pode mnie były patche wypuszczane do gry. Pamiętacie to, widzowie? Jak powiedziałem typom, co zmienić? Typy to zmienili, wrzucili update na Steama i powiedzieli mi, wyłącz grę, będziesz miał update na Steamie i patrz, a potem mnie wypuścili. Tymczasem czat. ING version, very good game guys, beautiful, can't wait to buy it, Polish version, kurwa, co za gówno. No, ale Thymezję, naprawdę, tylko Thymezję wam mogę polecić, jakbyście chcieli spróbować. Thymezja, świetny tytuł, bardzo ludologiczny, ale to jest malutkie studio, które wypuściło taką grę, ja bym powiedział, że to jest gra na zasadzie dema technicznego, bo ona jest do przejścia w 3 godziny, tam jest może 6 bossów, no nie? Więc na pewno nie dawajcie za tą grę 150 zł, ale jak ją wyhaczycie na jakiejś promce czy gdzieś za 5 dych, to wydaje mi się, że warto, no nie? Naprawdę. I świetne mechaniki i autorskie mechaniki, co najlepsze. Zrobili Souls-like'a z nowymi własnymi mechanikami, które tego kurwa siadły, no nie? Mega, mega dobry tytuł. Naprawdę godne polecenia. 109 zeta teraz kosztuje. Jak będzie na jakiejś promce, to naprawdę bierzcie, widzowie, no nie? Ale za stówę, moim zdaniem, nie warto za stówę, chyba że chcecie jakoś mocno wesprzeć tytuł, ale no mówię wam, tu jest bardzo mało tego, no jest krótki, no nie? Ja to przyszedłem chyba 2 albo 3 razy nawet, no nie? Na instancie za 50, no to chłopie, pajak i ten. Nawet nie miałem pojęcia. No to link w opisie macie na Instant Gaming. Możecie sobie z mojego refa wziąć. Przy okazji ja też coś na tym zarobię, więc zajebiście mogę wam polecić Thymezję. Za 5 dych na pewno warte do grania. Organicznie wyszło. Nie planowałem tego.
Ale kto mi w to uwierzy, że tego nie planowałem? Nie, Mortal Shell, Remnanta, jedynkę i dwójkę, Hellpoint, no to też był gagatek, Lies of P, czy właśnie Lords of the Fallen, nie jedynkę, tylko dwójkę. Te wszystkie gry łączy jedna rzecz. Nie podobały mi się. Dobra, akurat Lies of P było całkiem niezłe, to cofam. Pierwsze trailery nowych Lordsów nastrajały mnie bardzo pozytywnie, choć zauważałem pewne braki, no bo... Kurde, ej, no to jest świeży temat, no nie? Lords, giga świeży temat. Ja wam... Pamiętacie, jak oglądaliśmy te trailery i tam nawet Jordana z TV gry oglądaliśmy, jak on to... O, ty, by the way, najgorszy boss w grze pokazany. To jest... Ten boss to jest, chłopie, osoba, która jest w CI Games, stoi za projektem tego bossa, to powinna dostać zakaz wykonywania zawodu. Nie wiem, jak można było wpaść na tak idiotyczny pomysł zaimplementowania bossa do gry, to tylko oni dali radę. To jest najgorszy projekt bossa, jakiego widziałem ogólnie w Souls-like'ach, serię Ogrem, ich Multum, ale powiem wam lepiej. Last boss, ten alternatywny, jest jeszcze gorszy. Jakbym zrobił top 3 najgorszych bossów we wszystkich Souls-like'ach, jakie widziałem, to powiem wam, że wszystkie trzy miejsca by poszły do Lords of the Fallen. Serio. To jest tytuł tak zły. Ale coś chciałem powiedzieć jeszcze, o czym on tu mówił. A, no i jak oglądaliśmy te materiały, to była taka sytuacja z Arkadykusem, nie? Tam przez chwilę o tym gadaliśmy, on u mnie pisał, ja na scenie o tym gadałem, że mamy takie mieszane uczucia, bo te lordsy, momentami one wyglądały fajnie na tych zapowiedziach, a momentami wyglądały no do dupy, nie? I to nie wiadomo było, w jaką stronę to pójdzie. Co się okazało? Że te momenty, które fajnie wyglądały, stanowiły 5% rozgrywki i były na samym początku gry, a potem była po prostu równie pochyła w dół. Lordsy, te które teraz wyszły, to jest jedna z najgorszych gier, w jakie zagrałem w życiu. AAA, no nie? Nie wiem, czy byłoby mi łatwo podać gorszy tytuł AAA, no nie? Naprawdę. To tragedia, nie? Gra totalna tragedia. Jak chcecie to kupić, to tylko na własną odpowiedzialność, żeby zobaczyć, jak można zrobić tak złą grę, no nie? Jezu, nie mogę, ja się gotuję, nie? Gadając stary o tym, jestem tak zirytowany, no takie... Nie, ta gra to jest tragedia, stary, to jest po prostu tragedia. To się powinno robić jakieś specjalne pokazy, oni to powinni, słuchajcie, ludzi stojących za tą grą, to powinno się wysyłać do innych firm, żeby tłumaczyli, jak zrobili tą grę, żeby inne studia mogły się nauczyć na ich błędach, jak nie robić gier, no nie? Serio, no nie mogę, po prostu... Jest, skipujmy ten temat, bo ja nie mogę, nie? Po prostu obejrzyjmy, co mam do powiedzenia dalej na temat Lordsów. Ja przemilczę, okej? Okay? Ja powinien kupić wizję wyglądającego świata Dark Fantasy, mocno wzorowanego na Dark Souls. Jak mam się nie jarać na te śliczne krajobrazy? Ciekawe projekty przeciwników, dużo oręża, zbrojek, magii oraz na coś, co zostało nazwane światem Umbral. Na zwiastunach to wszystko wyglądało bardzo zachęcająco. W 2022 roku mieliśmy Elden Ringa, więc miałem sporego głoda, a oczekiwania dosyć wysokie. Marketing mnie nahypował, nie ukrywam. Kupiłem grę, zainstalowałem, a potem zabiłem pierwszego tutorialowego przeciwnika i już czułem, że coś tutaj jest nie tak. Kolejne godziny tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że w Lords of the Fallen nie mam czego szukać. Tu muszę przyznać, lordsy potrafią być bardzo ładne graficzne. Ta kamera! Jezu, ta kamera to jest... Nie, dobra, nie mówić, no. Chciałem wam powiedzieć, dlaczego ta kamera jest tak zrobiona i jaki to jest błąd w Unrealu, jak oni to technicznie zepsuli, ale nie powiem wam. Serio, nie powiem wam, bo się odpalę. To tą kamerę... Słuchajcie, można włączyć Unreala jednym kliknięciem naprawić. Serio, to jest jedno kliknięcie, stary. To jest jedno kliknięcie w Unrealu, chłopie, żeby to naprawić. Kurwa, jest coś... Jest taka opcja, która się nazywa delay kamery. I on działa tak, że kamera nie followuje postaci cały czas, tylko on followuje z konkretnym delayem, no nie? Przez co, na przykład, jak ją ustawisz w taki sposób, to jak ta postać zaczyna biec, to kamera od razu nie będzie za nią podążać, tylko będzie za nią podążać z pewnym delayem. I ten delay często się ustawia, tylko że tutaj jest przesunięty. To się ustawia, żeby kamera była bardziej płynna i żeby postać nie musiała skakać, ale no tutaj... No, masz taką sytuację, że postać powinna być tu, a ta postać jest przesunięta w ogóle w inny ruch ekranu. To jest rzecz, gdzie jak oni by to odpalili normalnie w Unrealu, oni są w stanie w to... Jedna osoba to może naprawić, słuchajcie, w minutę pracy. Naprawdę. I to już podniesie ocenę gry o jeden. Czy lordsy potrafią być bardzo... Danie takie... Patrzcie w ogóle, gdzie jest postać na ekranie. Patrzcie, co tu się stało. Ta postać jest w 1/5 ekranu, stary. Nie, ja, to jest po prostu, no... Kurwa, no nie! No stary, no nie! Nie możesz w Souls-like'u, gdzie... Nie,
Skipuję, pożne są na stary. Unreal Engine 5 i mają momenty, w których fajnie jest się zatrzymać i popatrzeć na widoczki. Nie jest to jednak poziom From Software, które może i ma gorszą grafikę pod względem szczegółowości i jakości tekstur, ale kompozycje, które tworzą Japończycy, potrafią zapierać dech w piersi. DS1, żeby nie obrazić, to nie jest najładniejsza gra na rynku, ale no na przykład taki Anor Londo. Patryk, cool. DS1 został, kurwa, w spokoju. Patrzcie, jak to wygląda. Takie mury Lotrick w Dark Souls 3. Taka mroczna dolina, też w Dark Souls 3. No to wszystkie lokacje wyglądają obłędnie. Dla mnie są dwa fundamentalne problemy Lords of the Fallen. Pierwszy, ten ważniejszy, to słaby system walki. Odstęp czasu między ciosem a unikiem jest za duży, przez co cierpi dynamiczność pojedynków. Nasze ataki potrafią się komunikować. Jest słabe udźwiękowienie, twórcy próbują maskować to dziwnymi, tanimi szyjkami kamery, które nie wyglądają za dobrze. A co do kamery, to ta po zlokowaniu na szybkim przeciwniku potrafi za nim nie nadążać. Uniki są za długie, animacja i pojawiają się problemy z hitboxami. Jeżeli chciałbym... Ogólnie, ten... słuchajcie, jeśli chodzi o... Muszę, to pan nie wytrzymał, stary. Słuchajcie, jeśli chodzi o gry komputerowe, to każdy gatunek gier komputerowych ma swoje filary. Na przykład mamy taki świetny materiał z Piotrkiem, gdzie oglądamy, jak twórca Grinding Gear Games gada o filarach hack and slashy. Świetny materiał, dyskutujemy też tam bardzo dużo, chyba dwugodzinny materiał stworzyliśmy na zasadzie takiego wideo eseju opartego o prezentację, jaką dam. Oddał. Mam nadzieję, że Zajw będzie pamiętał, żeby to przypiąć, a jak nie, to czat, może ktoś z was napisze, jak ten materiał się nazywa dokładnie. Super materiał. I generalnie, jeśli chodzi o Souls-like'i, to najważniejszym filarem Souls-like'ów jest mechanika walki. I ten filar w Lordsach jest po prostu, nie jest tak, że on jest jakiś słaby, neutralny, nie, on jest totalnie rozjebany, chłopie. On jest na poziomie filaru w 2023 roku świątyni Zeusa. Wiecie, jak wygląda w 2023 roku świątynia Zeusa? Nie istnieje, kurwa. Głębiej analizować, to musiałbym więcej w nią pograć. A ja sobie ostatnio taki mindset wyrobiłem, że jak nie mam fanu z gry, no to po prostu w nią nie gram. Wyłączam, odinstalowuję, cześć. I tak w Lords of the Fallen spędziłem chyba te 10 godzin bodajże. Drugim fundamentem dobrego Souls... Ja się przęczyłem, żebyście wy nie musieli. ...jest eksploracja. Jeśli miałbym powiedzieć, za co cenię Souls'a najbardziej, wybierając pomiędzy walkami z bossami, a pomiędzy eksploracją, to myślę, że jest to jakoś 50 na 50. Uwielbiam męczyć się po 16 godzin z jednym bossem. Pozdro malenia, ale też ogromną satysfakcję sprawia mi odkrywanie tajemnic świata, sprawdzanie, co czeka mnie za każdym rogiem, powolne chodzenie po lokacjach przygotowanych przez deweloperów. Lord of the Fallen... Ja zepsuty umysł speedrunnera debila, no nie? Biec, stary! Biec! Wziąć największą pałę w grze, jaka jest pod siłę, tu handować ją, nie założyć żadnych przedmiotów, żadnych ringów, nie słuchać nic historii, biec i bić, stary. Robić rolę jak troglodyta i bić pałą. Niestety posiada świat Umbral. Okej, jakby to nie jest problem, że go posiada. Problemem jest to, jak z niego korzysta. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że został on wrzucony do gry tylko... Wiecie, jak Umbral można byłoby naprawić? Ja wam powiem. Przenieść go na New Game Plusa. To jest jedna malutka zmiana, która doda grze głębi w New Game Plusie. Sprawi, że będą mogli chwalić się tym, że wymyślili nowy system New Game Plusa do Souls-like'a i sprawi, że gra będzie mniej irytująca przy pierwszym przejściu i nikt już w niego prawdopodobnie nie wejdzie, bo gra jest tak do dupy, że nikt w niej nie będzie robił New Game Plusa, więc po prostu zyska na tym. To, więc nikt się nie dowie o Umbralu i nikt nie będzie mógł go skrytykować. To jest najlepsza rzecz, jaką oni by mogli zrobić z Umbralem. Usunąć go po prostu i dać go na New Game Plusa. Po to, żeby ją wydłużyć. Ciągle trzeba w nim przebywać, żeby otwierać przejścia dalej. On wizualnie jest płaski i nieciekawy. Sprowadza... Ale z Umbralem jest tak, że to jest rzecz, która by pasowała do gry po prostu innego typu. To by pasowało, stary, do Uncharteda, do jakiegoś, stary, do jakichś Lara Croft, do jakichś Assassinów, do tych wszystkich samograjów, no nie? Na kanapę dla dadgamerów. To by do tego pasowało. To by pasowało do jakichś horroru, ale nie do Souls-like'a, no nie? No... Ja, to jest koncept, który się gryzie z konceptem Souls-like'ów, moim zdaniem, całkowicie. Do prostych zagadek środowiskowych. Trzeba iść, znaleźć specjalny punkt lub kilka, żeby otworzyć drzwi i tak cały czas, i tak cały czas. Lord of the Fallen to moje... Najlepsze jest to, że na początku masz 20 stron A4 odnośnie samouczka, jak to wykonywać, no nie? Po czym, uwaga, po czym, przez 3 godziny się nic nie pojawia i zapominasz już w ogóle o tym, jak działa ten Umbral. I nagle, stary, randomowy jest ci potrzebny do sprogresowania gry. I biegasz jak debil po lokacji 10 minut, aż sobie przypomnisz, kurwa, przecież w tej grze jest Umbral, no nie?
I zaczyna sobie powoli, ty, ale jak to działało? Bo gra ma tragicznie zrobioną progresję nauki gracza pod względem wprowadzania nowych mechanik. No, nie, stary, nie mogę. Nie. Chłopie, ta gra, ona... Ja się bardzo cieszę, że ta gra powstała, bo ona jest świetnym blueprintem dla każdego, kto kiedyś chciałby zrobić Souls-like'a. Po prostu włączcie tą grę i zobaczcie, jak nie robić Souls-like'a. To jest świetny koncept, stary, jak zjebać produkt. Drugie największe rozczarowanie w tym roku, a więc Starfield. Historia ze Starfieldem zaczyna się już w 2014 roku. Gadaliśmy sobie wtedy z kumplem o najbardziej wymarzonych grach, jakie chcielibyśmy zobaczyć. No a jako, że byłem jeszcze większy... Dobry zawodem. Takie, no to nie zdawałem sobie sprawy, jak wyglądają ograniczenia w tworzeniu gier i wymarzyłem sobie grę w klimatach science fiction, zawierającą ogromną eksplorację kosmosu. My będziemy mieć własny statek i dostaniemy możliwość rekrutowania innych do naszej załogi. Ej, ja wam powiem tak. Generalnie mi się wydaje, że w dużych firmach, to co teraz powiem zabrzmi źle, ale wysłuchajcie mnie do końca. Wydaje mi się, że w dużych firmach często powinno zatrudniać się dzieci. I ja wiem, ta pierwsza część źle brzmi, ale już wam tłumaczę, co chodzi. Generalnie dzieci mają to do siebie, że mają bardzo kreatywne podejście do świata, ponieważ nie mają jeszcze ustalonych reguł i zasad w głowach, z uwagi na co mają taką bezczelną możliwość krytykowanie utartych schematów. I wydaje mi się, że w grach komputerowych, dlatego w grach komputerowych dzieci jako kreatywni doradcy mogliby naprawdę super zadziałać. No i teraz, no wiadomo, no nie jesteśmy w stanie zatrudniać dzieci w firmach takich, no nie, ale no pod tym względem wydaje mi się, że powinniśmy brać czasem może pod uwagę ich zdanie. Wiecie, o co mi chodzi? To jakby to jest taka myśl płynąca za tym. Czasami jak się trafiają jakieś takie giga inteligentne dzieci, to one są podobno świetnymi fizykami. No wiadomo, jaki to jest mały odsetek, no nie? Ale jak są tam jakieś dzieci, wiesz, z Mensy po 180 IQ i inne tego typu rzeczy, które w wieku 12 lat kończą studia, to oni podobno właśnie bardzo dobrze sobie radzą z pracami naukowymi, ponieważ mają dużą tendencję do podważania utartych tez i schematów, których my jako dorośli nie jesteśmy w stanie oddzielić, no nie? I wydaje mi się, że w grach komputerowych to mogłoby też działać właśnie w tą stronę, no nie? Na przykład, jeżeli ja byłbym game developerem, miałbym dziecko, to, które by było tym zainteresowane, to właśnie starałbym się używać jego światopoglądu, no nie? Naprawdę. Wiecie, o co mi chodzi? Giga ciekawe, nie? Międzyplanetarne będą długie, a na miejscu czekać będą na nas zadania. W mojej grze miało nie brakować pojedynków kosmicznych ani abordaży. Nie mogło tam zabraknąć też wyborów moralnych, które wpływałyby na świat, ale i naszych towarzyszy. Wyobraźcie sobie więc, z jakimi wypiekami na twarzy od 2018 roku czekałem na premierę Starfielda, którego Bethesda marketingiem malowała na grę moich marzeń. Wow, to brzmi teraz, nie? Jak to się mogło nie udać, skoro teoretycznie posiada wszystkie elementy, o których myślałem jako dzieciak? Minęły już 3 miesiące od premiery i doszedłem do wniosku, że zniósłbym te byle jak napisane dialogi. Drewniane strzelanie, okropny wątek fabularny, tragiczny interfejs, sporo questów FedExowych. Kurde, ale to jest właśnie niesamowite. I Starfield jest jedną z gier, która pokazuje coś takiego, że możesz sobie zrobić rozpiskę mechanik do gry, wszystkie zaimplementować, a nadal to nie będzie dobre albo satysfakcjonujące. Tak jakby w grach komputerowych zawsze istnieje ten element X, który jest czystym fanem z rozgrywki, i on nie jest teoretycznie zależny od wielkości świata, mnogości mechanik i innych tego typu rzeczy. To jest po prostu niesamowite, jak ten element jest ciężko zaimplementować, jak ciężko... No i to jest idealne. Idealnie to na przykład pokazuje takie Diablo 4. No jakbyś opisał komuś Diablo 4, no to by powiedział, stary, no przecież to jest jakiś nowoczesny hack and slash, no nie? Hack and slash z otwartym światem, world questami, world bossami, systemem reputacji, systemem MMOsa, no nie, łączenie się w party, tego typu rzeczy, system sezonowy. I wiesz, możesz to opisać w takiej formie, to zaczyna wyglądać dobrze, po czym się nagle okazuje, że jednak finalnie to nie działa. To są te podstawowe filary tworzenia danej gry, które trzeba mieć świadomość, które z nich doprowadzają do tego, że tego typu gra jest przyjemna. I na przykład w przypadku gier Bethesdy, no co tym jest filarem? Mnogość możliwości eksploracji. A Starfield niestety tego nie ma. Dlaczego do tej pory zagrywamy się w Skyrima?
Bo ten skrytobójca łucznik jest po prostu przyjemny do grania, bo przeczesywanie tych jaskiń cały czas no, okazuje się cały czas przyjemne do grania, no nie? No a Starfield dorzucił multum mechanik, a zapomniał o najważniejszym czynniku, które tworzyło jego gry, nie? Pią sztuczną inteligencję, gdyby tylko w tej grze była lepsza eksploracja i lepsze podróże kosmiczne. Bethesda marketingowała je jako coś, czego w grach jeszcze nie było. 1000 planet, a każda z nich ma jeszcze orbitę dookoła siebie. Cała ta rewolucja sprowadziła się do tego, co rok wcześniej dostaliśmy w LEGO Star Wars Skywalker Saga. Tam też z poziomu menu wybieraliśmy planetę, a potem pojawialiśmy się na jej orbicie. Co sekundę trzeba odpalać menu, żeby teleportować się do kolejnej lokacji. Lokacje, właśnie, lokacje, te dzielą się na przygotowane przez deweloperów i takie generowane proceduralnie. Te drugie nie nadają się do niczego. Chodzenia po pustych planetach nie nazwałbym eksploracją, bo my lądując na nich... Polecam na kanale klipy, mamy taki świetny dwuminutowy klip eksploracji randomowej jaskini. Niesamowite. Zawsze wiemy, co się na danej planecie będzie znajdowało. Zawsze są to struktury z tej samej puli. Miasta zrobione przez deweloperów dają namiastkę tej eksploracji, ale to nadal nie jest wystarczające. Starfield stawia na szybką podróż, jednak nie stara się jej w żaden sposób urozmaicić. Prosta teleportacja, tyle. Wydaje mi się, że gdyby była jej taka sama ilość, ale fast travel byłby niejako symulacją... Świetny przykład! Kingdom Come to jest przykład gry z najlepszym fast travelem, jaki istnieje. Change my mind. Naprawdę. Czekam na przykład. Żadna inna gra lepiej nie zrobiła systemu fast travela niż Kingdom Come. A w ogóle ta mapa w Kingdom Come, chłopak, no to patrzy to, że mam ochotę zagrać w to. Fallout 1 i 2. I na tym bez kitu, tak, na tym samym systemie bazują, no. Kingdom Come bazuje na systemie Fallouta 1 i 2. Masz rację, no. Jak najbardziej. Jak na przykład w Kingdom Come, mniej osób by na nią... I teraz patrzcie, to jest rozwiązanie sprzed 25 lat, stary, nie? Bo Fallout 1 to jest 97, tak? A Fallout 2 99. To jest 25-letnie rozwiązanie. I teraz co najlepsze. Pochodzące z produktu, którego posiada Bethesda. Ironiczne, co? Narzekało. Grałoby się przyjemniej i chociaż odrobinę czułoby się przebytą drogę. Co do proceduralnych planet, to brakuje na nich mini wątków fabularnych, jeśli tak to mogę nazwać, czyli notatek traktujących o przeszłości obiektu. Nie mam żadnych motywacji, żeby wchodzić do opuszczonych baz, no. Chyba że zmusza mnie do tego. Pięknie się doczytuje. Skyrim, Fallout 3, The Outer Worlds nie miały tej sztucznie wygenerowanej skali świata i Bethesda mogła... Na czym on gra? On gra na PC-cie, czy on gra na PS-ie? Bo tutaj cały czas DLSS był widoczny, nie? Obiektu. Nie mam żadnych motywacji, żeby wchodzić do opuszczonych tragedia. Baz, chyba. Patrzcie, wyobraźcie sobie, że notatek traktujących o przeszłości obiektu. Jest 2007 rok, właśnie gracie w Crysisa, no nie? Matka wam kupiła na komunie peceta, który odpalił Crysisa i ktoś ci pokazuje tego screenshota i mówi tak, słuchaj, jestem podróżnikiem w czasie, tak będą wyglądały gry za 15 lat, a ty myślisz, nie, niemożliwe. Patrzcie, co to kurwa jest? Stary, co to kurwa jest? Mamy 2023 rok. Czy jakikolwiek fan, jakiejkolwiek marki jest w stanie to bronić? No przecież to wygląda jak kolejny odcinek Low Spec Gamera. I niech mi ktoś powie tylko, że bo te tekstury się dopiero doczytują, kurwa. Motywacji, żeby wchodzić do Nie doczytały was, się. Chyba, pa. Że zmusza mnie do tego misja. Skyrim, Fallout 3, The Outer Worlds nie miały tej sztucznie wygenerowanej skali świata i Bethesda mogła do każdej lokacji powymyślać mini wątki, które zawsze są mile widziane. W Skyrimie głównym motorem napędowym do odkrywania świata było to, że może akurat za tą małą górką, za tym kolejnym wzniesieniem czekać będzie na mnie chociażby ten szałas, czy z lisem, czy jakiś taki inny gówno. Najlepsze jest to, że w Skyrima cały czas gramy i cały czas go lubimy, a to jest gra z jednym z najgorszych systemów walki mele. Skyrim pod względem mechanicznym walki jest tak do dupy, że wszystko poza łucznikiem jest niegrywalne. Magia też jest tak do dupy i tak nudna. A mimo wszystko grasz, stary, w niego. I to właśnie to pokazuje, że jak masz spełnione nawet te podstawowe filary, to co nie jest filarem w grze, może być źle zrobione, a gra nadal będzie satysfakcjonująca. Zarysuję jakieś wątki, nieznajomych bohaterów, historię, która może się tutaj wydarzyła. No nie wiem, cokolwiek, dajcie cokolwiek, Bethesda, dajcie cokolwiek. Lądując na planecie w Starfieldzie, wiem, że za skałami nie znajdę nic ciekawego. Znajdę tą samą bazę, którą znalazłem wcześniej na innej planecie. Nic tam nie warto mojego czasu. No i głównie ten projekt eksploracji totalnie dla mnie nie działa. W tej grze nie ma wolności, nie ma swobody w poznawaniu świata, nie ma najważniejszego elementu dla gier RPG z otwartym światem. Może jak wyjdą oficjalne narzędzia moderne,
deweloperskie i społeczność zabierze się za ogarnianie tego, co Bethesda nie zrobiła, to wtedy dam Starfieldowi drugą szansę. A to było 5 gier, które najbardziej zawiodły mnie w 2023 roku. Ale dobry materiał. Czekałem na nie zwykłym podekscytowany, a finalnie niestety doczekałem się jedynie rozczarowania. Nie oznacza to też, tak jak zaznaczyłem na początku, że 2023 rok był zły, bo był zajebisty. Jest tutaj masa gier, które omówimy sobie w jednym z kolejnych materiałów. Subskrybujcie, ja żeby czekam. Go nie przegapić, a tymczasem zapraszam do dyskusji. Essa, dobrze Patryk gada, daje lajka. Essa fiutessa, jak to się mówi, widzowie, nie? Kurde. Ej, ile ja to oglądałem? Bez kitu, znowu zrobiłem z 15-minutowego materiału 40 chyba, nie?